Staramy się sprawdzać wszystko w praktyce, po prostu dlatego powaliłeś mi olejnika. Tego pana, blondyna. Dobra, spokojnie, spokojnie. Bez przesady. A kiedy odejdziemy, nie zostanie po nas nic, tylko zostanie ten plik. Siema, jestem Marek. Dzisiaj zrobimy sobie casting na ochroniarza, ponieważ ostatnio masę gimbusów nie zaczepia i trzeba to wszystko eliminować. Więc pamiętajcie o tym, że jeżeli na moim kanale będzie 3 miliony subskrypcji, to wtedy kamerzysta zdejmuje worek. Zapraszam do oglądania. Ty, Marek, ale gimbusów już nie ma. Teraz są licealiści no i osoby z podstawówki, tak zwani podstawówkowicze. To kto cię zaczepia? Podstawówkowicze czy? Młodzież. Młodzież, dokładnie, nastolatkowie. Olejnik przyprowadzi zaraz kilku ochroniarzy, których będę musiał przetestować. Zapraszam do oglądania. Marek, przyszli. O, świetnie. Tutaj dzień dobry, cześć. Cześć, Marek, jestem. Powiedz, co ty tu masz? W rodzie parę swoich świecidełek, Marku. W sensie za co to jest? Opowiedz coś o tym. Kickboxing, Muay Thai. Kuchar polski UFR. Okej. Co tam jeszcze? Ty, tego... Poplątało, trochę tego mamy. Tego masz od zawalenia. A to za co jest ten? Tutaj za sportowy dziki zachód zwycięzca. Ale to wszystko zabicie się? Tak, wszystko. Już wie. Kolejny. Ile ty tego jeszcze masz? Jest jeden puchar. Ile ty tak lat się bijesz już? Ogólnie trenuję od dziecka. Ty to może nie rozdrażniemy się nad tymi pucharami. Powiem ci, że grubo. No, ja takiego czegoś w swoim życiu nigdy Marek, nie widziałem. Może sprawdzić go w praktyce. Tak, weź się tutaj powal mi olej. Co? Na sprawy. Chodź, olejnik. No i tak, żeby się teraz nie ruszył. Nie da rady się ruszyć. Można rękę mu połamać. Jak byś mu rękę połamał? No co, czemu wy mnie tutaj... Momentalnie. Kamerzysta, no. Olejnik może się wyrwać? No nie bardzo. No to spróbuj, spróbuj. Bo musimy go dobrze sprawdzić. O Jezu. I co, teraz olejnik się nie wyrwie? Ała, moja ręka. Teraz można go połamać. Proszę przestań. No dobra. Super. W takim razie weź mi jeszcze za chwilę kamerę. Co to miało być? Ale to przeniesiemy się do stołu. Pierwszy test super. Brawa wielki dla ciebie za położenie olejnika, chociaż jego nawet dziewczyna by położyła, ale no trzeba przetestować. Teraz kamerzysta na rękę, to już może być większy problem. To zrób cięcie, przygotuj się. Dobra, no to teraz będziecie siłować się na rękę. Musisz powalić kamerzystę, wtedy masz większe szanse na to, żeby zostać ochroniarzem. Kamerzysta, ty masz się siłować tak mocno, jak tylko potrafisz. No dobra, 3, dobra. 2, 1, start. Lecimy. Ej. Jeszcze, nie? Jeszcze go nie powaliłeś? Serio? Kamerzysty nie możesz? Dawaj jazda z tym śmieciem, kamerzysta, jedziesz, kurwa! Dlaczego tak mówisz? No bo powalił mnie przed chwilą bez powodu. Dawaj, no leć mi! Jak ci się podobało? Zapłacisz mi za to śmiecie, co powiedziałeś? Nie! I co, Marek? Powiem ci, że było okej. Było okej, jak najbardziej. Musimy tylko sprawdzić sobie jeszcze kilka osób, które też tutaj przyjdzie do nas na casting, a w międzyczasie byś po prostu poczekał na to, zajmie naprawdę chwilę. Dosłownie godzinkę maksymalnie. Olejnik wziąłbyś się zaopiekował. Ale ja się go boję. Chodź, olejnik, pokaż gdzieś pokój. Będzie dobrze. Nie zrobisz mi nic? Tak, żeby sobie poczekał, niech pogląda sobie telewizję czy coś, a my czekamy tymczasem na kolejną osobę. Za ile przyjdzie ta kolejna osoba? Jakoś 10 minut. Dobra. 10 minut. To czekam. Idą, Marek. Idą. Przyprowadziłem tutaj ziomeczka z Krakowa, przyjechała. Jak z Krakowa? Z Krakowa, aż? No to niech ktoś powie może o sobie. Cześć, Marek. Specjalnie do nas z Krakowa przyjechałeś. Mm-hmm. Super, jestem pod wrażeniem. My zazwyczaj unikamy zbędnych rozmów i staramy się sprawdzać wszystko w praktyce, po prostu dlatego powaliłeś mi olejnika. Tego pana, blondyna. Dobra, spokojnie, spokojnie. Bez przesady. O kurde, co to było tak właściwie? Paralizator. Czemu paralizator? Nie, dobra, absolutnie. Po co ci to tutaj nie chcemy? Człowieku! Olejnik, spokojnie. Ty też się uspokój. Spokojnie, bez spiny, tak? Rozumiemy się? Musisz mi wybaczyć, ale my tutaj nie szukamy osób, które używają takich narzędzi. Czemu ty w ogóle z paralizatorem latasz? Jestem z Krakowa. No dobra. Co z tego, że jesteś z Krakowa? Tam tylko ze sprzętem. No dobra, ale my tutaj szukamy osoby, która przede wszystkim ma umiejętności, ćwiczy jakieś sporty walki, ma siłę, dlatego... Dobra, Marek, może... Ej, to czekaj, jak jesteś z Krakowa, to za jakim klubem? W Krakowie. Dobra, nie będziemy już tutaj się rozdrabniać jakimiś klubami, olejnik... Przykro mi. Marek, może oddaj mu po prostu za ten pociąg i za tak, ten... Tak, zwróć pieniądze, no przykro mi jestem. Bo... To nie przejdzie. To idziemy siedzieć, nie? Za niego. Ty w ogóle wyglądasz jak kryminalista jakiś. No, siedziałem 3 lata po poczeku. Okej, olejnik, weź kartę do bankomatu, wypłać dwa razy więcej niż tutaj wydał na dojazd. Jak ja z nim nie pójdę, sam nie mam. Olejnik. Chcesz dostać do... Jak z dzieckiem, z tym olejnikiem. Spokojnie, olejnik. I się boję. Dobra, idą, Marek. Kolejny.
Krasnik na szofera. Cześć. Marek. Jakiego szofera? Na ochroniarze. Dobra, uwaga, olej. Ale weźmy połóż tutaj olejnika na zatarcie może. Nie będę go dotykał, śmiercznik, ale nie lubię go. Co ty powiedziałeś? Śmiercznik. Ty jesteś jakiś ziemię. Dobra, oni chyba się dobra, już, spokojnie. Olejnik, ty psie głupi. No. No ty chyba jesteś... Dobra, już, spokojnie. Olejnik. Jak ty się zachowujesz? Do piwnicy, już. Więc tam siedział teraz. Kurde, no. No sorry, dzięki w każdym razie za starania, ale no nie udało ci się olejnika powalić. Za dojazd ci olejnik odda pieniądze. Olejnik, wracaj! Co? No, nie wygrał castingu. Zapraszam. Tylko się nie pobijcie znowu. Także przetestowaliśmy wszystkich ochotników i wyszło na to, że pierwszy kandydat jest najlepszym ochroniarzem. Jestem po prostu pod wrażeniem tego, co tutaj wniosłeś. Jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób położyłeś olejnika, także... Co to jest? Co, psychopatka znowu? Nie wiem, olejnik, weź się coś. Jak chcesz, to trzeba... Ty to jakiś patus! Jaki patus? Ochroniarz? Nie, weź, otwórz, może ochroniarz. Już. Kurwa, co jest? Dłużej nie mogę czekać, kurwa. Ej, gościu, ty! Co ty, kurwa, polska? Stój, kurwa. Spokojnie. Ej, stój! Nie strzelaj, kurwa. O co tutaj chodzi? Nie strzelaj, co jest? No gdzie jest moje szano? Co ostatnio się działo? No udawałeś policjanta, a teraz gdzie są pieniądze? Kto to w ogóle, kurwa, był? Kto to był w ogóle? To jest ochroniarz, cały czas ochroniarz. Jaki ochroniarz? No cały czas ochroniarz jest. A ty zaraz ochroniarz, że to mogę powiedzieć jeszcze raz. Gdzie są moje pieniądze? Jakie pieniądze? Ostatnio policjanta udawałeś z tym swoim kierowcą. Weź to otwórz. Dobra, jak się dogadujemy? No tutaj mam jakieś kurwa drobne, panowie, no nie wiem ile tu mam, 500, będzie okej. Okay. No na dniówka lepsze będzie. Bierzemy na pewno. Bierzemy to czy oddajemy? Panowie, no nie bądźcie, no kurwa. Ile to jest warte? No z 20 tysięcy. Bierzemy. A to byłeś ty? No ja. No dobra, spoko, no to mam... No jakoś się musimy dogadać teraz, nie? No ja tematu nie mam, nic. Ja tego też już nie mam. Ty. To zabrał kolega. No to jak się dogadamy? Kurwa, na 20 tysięcy. Powalił ochroniarza. Piechotą mnie chodzi, kurwa. Chcesz robotę u mnie? No, ale jaką robotę? Bo ochroniarza szukałem właśnie. Wiesz, że ja nagrywam te filmy. No wiem. No właśnie widziałem w internecie, że mnie fuja zrobiłeś. No i gimbusy mnie cały czas atakują i szukam ochroniarza, który będzie w stanie ogarniać całą sytuację. No ale ja to bym chciał troszkę zarobić, no bo teraz to musimy się jakoś dogadać inaczej. To jest z jakimś procentem, no to ile bym tu mógł zarabiać? Normalnie dałbym 2,5, a tak to mogę dać 3. 3? 3. 4? 4, 4, 5. Całkiem spoko chyba, nie? Ty, to wkuszona 5 koła. No dobra, 6-8 godzin dziennie. Dobra. To ja mogę taką dogadamy robotę. Dogadamy się i zapominamy w ogóle o tamtej i sytuacji. I zapominamy o tamtej sytuacji, nie 6 koła. Nie było żadnego policjanta, ale 6 koła. Nie było żadnego... 6 koła. 6? 6 koła. Przez pierwszy miesiąc. Dobra. Raz ci dam 6, a później 5. Żeby premia była po prostu za tamte stare czasy. No wiadomo, zapominamy. Dobra, okay? Dobra. Bez spiny już. Dobra, tak? Nie ma już dobra. Wszystko okej, okay. Dobra, nie ma problemu. To jakbyś mógł, to chodź tutaj olejnik. Co, mamy nowego ochroniarza? No to wychodzi. Weźmy powal olejnika tutaj. Co chcę zrobić? No, powal go. Ja już leżę sam. A! I co, mam coś zrobić? Nie, no proszę. No tak, żeby nie mógł się wyrwać. Marek, ała, no moja ręka, znów to samo! Kurwa, ała, kamerzysta! No dobra, no... No powiedz mu coś! No dobra, już możesz go puścić. Super. Ja pierdzielę, co to ma być za film ciągle na... No po prostu na telefonie trzeba było sprawdzić. A weź, zabierz te puchary i oddaj tam temu, który uciekł. Powiem ci, gościu, że jestem pod wrażeniem twoich umiejętności. Ochroniarz, który dzisiaj wygrał casting, bo zorganizowaliśmy taki casting, że wybieram po prostu najlepszego ochroniarza. A to ja trafiłem akurat dzisiaj. No i powaliłeś gościa, który wygrał. Aha, no to troszkę tam się trenowało, wiesz co. Nie? Masz czas dzisiaj? Mam. 2 godzinki bym potrzebował ciebie. No nie ma problemu, teraz jestem akurat wolny. Chciałem załatwić tą sprawę. Podlecimy do sklepu po ciuchy, co to na to? Dobra, nie ma problemu. Wiesz, ochrona musi mieć dobrą odzież, wiadomo. No pewnie. Wszystko. To olejnik zabiera się z tymi pucharami, a my lecimy do sklepu. Dobra. Panie ochroniarz. Słucham? Kelvin Klein, znasz ten sklep? No, kojarzę. Wejdziemy sobie i ogarniemy, wiesz, jakąś taką koszulkę z długimi rękawami. A nie czy... jakiś dres? Dres jakiś, tak, nie? Tak, te dresy osobno, ale w innym sklepie. W Kelvinie musimy kupić koszulkę. Najlepiej jakby tutaj miała po prostu logo Kelvina i wiesz, długie rękawy. Mam nadzieję, dobra, że uda nam się takie coś znaleźć. Dawaj, kamerzysta. W Kelvinie nie udało nam się znaleźć tego, czego potrzebowaliśmy, ale zobaczcie. Kurde, taki sweterek.
Ja pierdolę. To jest kurwa coś zajebistego. To jest kurwa objawienie. Jakie objawienie? Co ty gadasz? Ile masz rozmiar normalnie? L-kę? Weźmiemy ci S-kę w takim razie, bo to musi być obcisłe, tak żebyś się po prostu zesrał. No wiesz, dobra. O co chodzi, jak prawdziwy ochroniarz. Klata opięta, jest, wiadomo. Dokładnie, dokładnie, żebyś wyglądał agresywnie. Jest S-ka, bierzemy w takim razie. A później jeszcze musimy kupić spodnie, również obcisłe. Także byliśmy już w sklepie w Tommy Hilfigerze, Calvinie Kleinie i kupiliśmy ubrania dla naszego nowego ochroniarza. Marek, ile wydałeś? Dwa koła, trzy? 1800, o ile dobrze pamiętam, nie liczyłem tego jeszcze. W każdym razie gratuluję nowego dobytku. Dziękuję bardzo. I pojedziemy teraz jeszcze do domu, przebierzesz się i żebyśmy mogli to pokazać na filmie. Dobrze, jedziemy. Dawaj, komuś. No już, ale gdzie jest ten ochroniarz? Ochroniarz? No. Nie, zawołaj go, może przyjdzie. Ochroniarz! Nie, gdzie on stał? Gdzie on poszedł? Kto to w ogóle jest? No mówię, zawołaj go. On? No. To jest ochroniarz. Jak ochroniarz? No normalnie, nie poznajesz? No co ty, nie poznajesz? Kamerzysta. Właśnie. Wcześniej ten co, to jest on? Miał jedynie umiejętności. Teraz wygląda jako ochroniarz i mam nadzieję, że każdy, włącznie z tobą kamerzysta, będzie się go teraz bał. I już nigdy żaden gimbus nie podejdzie do mnie po zdjęcie. Nie wolno podchodzić po zdjęcie, bo ze mną będzie zawsze ochroniarz. Naprawdę, nie warto. Do kamerzysty też nie można podchodzić po zdjęcia. Ewentualnie do olejnika. Olejnika można męczyć, bo to i tak jest małpa głupia. W każdym razie chciałbym was również zaprosić na Instagrama naszego ochroniarza. Ten Instagram będzie nazywał się ochroniarz69. Tutaj wyświetli wam się tak pięknie nazwa. W opisie również będziecie mieli nazwę Instagrama ochroniarza i tam będą jego zdjęcia. Zobaczcie poprzedni film oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. To nieźle go odjebałeś.